No dobra, to wracamy. Padałoby coś tej, z tych nowych wyczytać. Klan Falaha, Falhala. Zgubione na pustyniach Arani, po długiej burzy piaskowej, która zmusiła niewielkie plemię do wyczytania drogi poza znane szlaki i oazy wytyczenia, został uznany przez Szaozjanty za stracony, rozbity albo zbuntowany, kiedy nie pojawił się na corocznym zgromadzeniu klanów rządzonych na Górze Stołowej. A to już było chyba? O. To już było, a to? O, dwa razy. A to jest niespodziewane, zwłaszcza, że będzie dziwnie, jeżeli by jedna miała. Niezwykle charyzmatyczna postać, szlifowała swój talent oratorski podczas wielu gorliwych kazań wygłaszanych z ambony. Gdyby nie pewien lord, który odwiedził jego kościół w kronikach spaczonych lordów, nie zapisała, no by jednak nic więcej na temat tej osoby. Jednak gdy lord Rowan z domu Dain przedstawił biskupowi istotę o zaginionym artefakcie podziemnym, który miał być rzekomo zdolny do odrodzenia ludzkiego ciała, życie biskupa Juliana uległo zmianie. Zebrawszy drużynę żadnych żądnych poszukiwaczy przygód. Poszukiwaczy przygód. No dobra. Przez 20 lat badał podziemną krainę w poszukiwaniu artefaktów, zadzierżując po drodze ścisłe więzi z podziemnymi. Podczas gdy jego drużyna coraz bardziej się przerzedzała, osamotniony biskup odnalazł swoje szczęście dopiero w chwili, gdy stał się ważnym dowódcą, doradcą dowódcy dużej osady podziemnej Głębicy. Dzisiaj postrzega wszystkie rasy orgi jako dzieci Boga i szuka nowych miejsc, aby głosić swoją Ewangelię. Czyli oni byli ludźmi, bo zależy na odrodzeniu. Exit wybraniec to już był. No to, tylko że jest wybrańcem. Tu już jakieś inne. Fascynacja Ajadanek mianinami lądowymi rozpoczęła się, gdy w wieku 10 lat doświadczyła na własne oczy niszczycielskiej siły. O. Kiedy Ajandek wracała z ojcem od wujka mieszkającego nieopodal twierdzy podziemnej, nie zorientowała się, że są siedzeni przez samotnego łowcę nekrofaga, kiedy stwór wyszedł z cienia, oddalony parę kroków od nich, miał nieszczęście ataku aktywowania winy obronnej położonej obok niebezpiecznej drogi. Po tym zdarzeniu cała roztrzęsiona, nie wiedzieć czy bardziej ze strachu, czy też ulgi, Ajdanek oznajmiła ojcu, że chciałaby zostać największym saperem w historii podziemnej. No to jeżeli mają miny, a nie mają pistoletów, to tak trochę dziwnie. Jeżeli można zrobić miecz, który przebije zbroję, to można zrobić pocisk, który tak samo przebije zbroję lepiej niż strzała. Jeżeli coś to jak kusza działa, to
To jest ta sama mechanika co pistolet, więc to mogłoby działać. I tak też się stało, bez względu na to, czy buduje stanowiska obronne, czy szyby strażni, czy szyby górnicze, a Janek to znakomita towarzyska, którą zawsze warto mieć u swego boku. Można powiedzieć, że wybuch, no to można zrobić niewybuchowe pociski, sam pocisk. Mechanicznie lepiej uzbrojony niż kurz. Na pewno z mocą pyłu mogliby coś wymyślić ciekawszego, nawet jeżeli by na faktycznie wybuchowe prochy szczelnicze nie były u nich możliwe do wynalezienia. To jest jedyny problem, powód, dla którego mógłbym pomyśleć, że nie mają amunicji ani nic takiego. Jeżeli mają kuszę, więc już mogliby niedługo iść w następnym kierunku. Dwa razy jest ten sam. Tylko, że nawet ten sam. Ekskluzywność jest jakąś kpiną. Zarządca, który nie ma sobie równych, strażnik wiedzy Masargaka, no, wzniósł swoją inżynierską pasję do każdego aspektu jego metody rządzenia. Na ucztach dyplomatycznych osobiście organizował plany obrad, tworząc zawiłe sieci powiązań między nich uczestnikami. Na audiencjach z posłami witał swych gości nienaganną odmianą ich języka, ćwicząc przez wiele godzin prawidłową wymowę i intonację. Przed podpisem wiążących umów wprowadzi poprawki dotyczące słownictwa, aby nie pozostawiać żadnych niedomówień, czy doprowadzić do późniejszego zrzucenia z siebie odpowiedzialności. W tajemnicy przed większością drakonów na większość czasu poświęca na próby powstrzymania procesu starzenia się ciała. Przekonany, że biologia drakonów może być znacznie zmodyfikowana w celu wydłużenia cyklu życia, Masargaka przeprowadził wiele eksperymentów na młodych drakenach w nadziei, że odnajdzie sposób, aby ich rasa stała się prawdziwymi władcami Aorgi poprzez odciągnięcie życia wiecznego. To zbyłem. Kiedy tylko plotka wyszła na jaw, Masargaka uciekł. Teraz zaś ma nadzieję, że będzie mógł rządzić gdzie indziej. Pakwa jest bardzo często dobra. To co teraz potrzebne jest, to życie, zmniejszenie, dobra. Niepotrzebne. To co ja potrzebuję, to woda pyłowa. Bardzo mi się to przyda. Przyprawy. To będzie miał najwięcej przypraw. Przedam za więcej niż 48. Pierwsze. 45, 48. Ile ja potrzebować? Potrzebował.
A teraz? Ja bym potrzebował. Aż 14. Co, aż tyle? Na pewno musimy płacić więcej niż... Ile ty byś ty żądał za to? No trudno, 14. Co? A skąd ja mam zapasy? Ej, to użyj mi to. Aha, to takie zapasy. To oni mają coś takiego jak zapasy? Nie. Dobra. Raczej mnie to nie obchodzi. Arena Narodowa. Olbrzymie centrum sportu, spektakli, rozgrywki, które promuje kulturę twojej cywilizacji i męstwo. Tam było? Dobra, to jest zrobione. Powróć do ruin i zbadaj je. Mitryt, aż mitryt dostałem. Kto by się spodziewał? Chyba im dodam. Bohatera, dobra. Muzeum Narodowe. Imperium zakłada wielki magazyn łupów wojennych. Choćby wolelibyśmy używać terminu obiekty pozyskane, muzeum wystawia je na widok publiczny, zapewnia przestrzeń, w której można je analizować, udowadniać inne frakcje o... Uświadamiając inne frakcje o zasięgu potęgi twojego imperium. To jest zniszczone. To tak się nie opłaca. A jakbym dał ten zat.
3 różne, 72. Ulepsz nauki o 1%. To mogę faktycznie nawet tego nie być w stanie zrobić. Musimy specjalnie iść w dół, a potem w górę. Tak to chyba widzę. Co? O kurde. A to cholery jedne. Ulepszona palna alchemia. Płynna. Pylna. Większa wiedza na temat pyłu pozwala technikom i alchemikom na reaktywację za pomocą metod niegdyś używanych przez nieskończonych. Zwiększa się produkcja pyłu. Jednak nawet najmędrsi nie wiedzą dlaczego. Mędrzejś. Czy ktoś będzie mi w stanie sprzedać taniej niż 22? PZT wynagrodzony. No nie wiem, dobra. Ile to tam? Aż tak drogo. To później się ten... Aż tyle? Czy sprzedają za 60? Dobra, musi być cena. Widzę, że naprawdę widzą te ceny. Konwertuj. To mi się przyda zamiast tego, to już kolejny punkt asymilacji. Co mi to dodaje? Przyprawę. Czarnokrę, no to już słabiej.
Aż tak bardzo ilości pyłu, co to można powiedzieć, że to jest ilość śmieszna. To mi nie potrzeba. O kurde, teraz to ja wam muszę dać jakąś technologię. A w nagrodę to ja bym chciał. Czego ja mam mniej? Palano? Palano. Dobra. No ja tu już mam swoją wioskę, to jedyne co. To muszę im tu skonwertować. Nawozy chemiczne i naturalne stosowane w ilościach przemysłowych zwiększają siłę produkcji. Co oni tam są? Okej, co by tu powiedzieć? Ja bym wypowiedział wojnę im. Tylko musiałaby coś mi dać. Niech będzie. Dobra. Gdzie? Pokaż. No trudno. Kurwa, to w drugą mi po stronę poszło niż chciałem. Co oznacza, że mi tu ukradli. Idziesz konwertować mi tamto. Mi zniszczyli. To wszystko odzyskać. Czy idziemy tu i tu? Ja, to nie jest moje, to jest moje, dobra. Przynajmniej dać zbroję. Czy co tam będę potrzebować? Chwała albo śmierci. Regeneracja.
Czy tak się opłaca jak nic. Dobra, to on musi iść tu, dobra. Ej, to nie zdobywają tego? Krzykarze, miejsce, charakterystyczne jednostki wyznające zębowne przez państwo i szkolne w zakresie technik perswazji mobilizują zastępy taniej siły roboczej, aby przyspieszyć pracę nad dużymi projektami i redukować koszty ich realizacji. Aha, no to tak dostałem. Złoto, czy jest tanie? Nie, ale wy też nie macie. Dobra, wy tu oblegajcie, a ja mogę iść. Nie wiem, iść się wracać, żeby im odniszczyć. Aha, czyli oni nie mogą się tak konwertować od razu. Dobra. Nowe metody alchemiczne do ekstrakcji pyłu są szczególnie użyteczne na obszarach, gdzie pył został już wykryty, bowiem pył, który jest oślepiony, może być natchniony mocą. Doskalanie w dziedzinie alchemii, metalurgii i konserwacji prowadzą do zwiększonej wydajności wydobycia zasobów luksusowych. Dobra. Świetnie. No dobra. To już sam mam tą produkcję, dobra. Możesz spróbować zniszczyć tego kolesia. Rada Sztuk Pięknych, centralne zarządzanie pieniędzmi Komisji do Spraw Sztuk Pięknych prowadzi do rozkwitu życia kulturalnego. Rzeźby przedstawione przedstawiciela plenerowe. Rzeźby, przedstawienia plenerowe i koncerty na ulicach miasta sprzyjają poprawie samopoczucia populacji. To może iść i atakować coś, bo to nie może być, że oni mają tutaj aż tak małą przewagę. Trostady, gdzie mi to potrzebne? Szkłosta. Palan.
Dobra, to niech będzie, że ma to. Na wojnę z nimi. Nie potrzebuję słuchać, że nadchodzi ostateczny etap, to wisi w powietrzu, w napięciu w niewypowiedzianych słów, w nerwach, nerwowych drganiach, we wzajemnych relacjach, jak się znalazłem w tym miejscu. Przywódca prostego plemienia, chcąc tylko pokoju i dobrobytu dla swoich ludzi, prawdę mówiąc, byliśmy mrówkami w tańcu olbrzymów i zostaliśmy zmiażdżeni i zniewoleni lub zjedzeni przez inny naród. Ten kult, ta odraza, to sanktuarium daje mi nadzieję, że moi ludzie... Mogą tworzyć i przeciwwagę dla tych wielkich imperiów, które siedzą okrakiem na świecie, jak lwy na swoją ofiarę. Wciąż trwamy, nie jesteśmy ofiarami, a pozostawi wkrótce, że siła wielu jest potężniejsza niż siła nielicznych. Co ja dostałem? Świątynia Szeptów. W obrębie każdej nowo przekształconej wsi budowana jest specjalnie na świątynia. Przesiewa modlitwy, myśli i rozmowy w celu uzyskania naukowej informacji z powieści przesądów. Dobra. Więcej kasy. Aha, dlatego to tak dużo kosztuje. No niech będzie. No ty, idź tu. Jakie one mają, jakie oni mają wojska? Jakie ja mam wojska? Dobra, jak na razie zakończmy.